Witajcie, drogie lwy. Rozłożę horoskop na lipiec 2021. Co u Was się wydarzy w życiu? Serdecznie zapraszam na horoskopy indywidualne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będziecie ze mną na kanale na bieżąco. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech Archanioł Stróż, Bogowie Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi połączą się z Archaniołami Wszechświata. Niech mi podpowiedzą, co będzie czekać Lwy w lipcu 2021. Lipiec, Lwy 2021, miłość, single, stałe związki, praca, finanse oraz zdrowie. Dobrze. Single, stałe związki, praca, finanse. Zdrowie. Więc tak, Lwy tutaj single musicie szczególnie uważać w miesiącu lipcu, ponieważ koło fortuny jakby przed Wami odkrywa jakiś etap, nowe doświadczenie. To doświadczenie nie będzie za miłe, ponieważ Wy możecie tutaj kimś się zauroczyć w lipcu. Bardziej możliwy jest romans niż długa, stała miłość. Na tyle się zakochacie w tej osobie, że po prostu nie będziecie widzieli manipulacji i oszustwa. I tu należy, jest przestroga dla Was. Uważajcie na bardzo namiętnych mężczyzn oraz kobiety, bo Wam czegoś do końca nie, oni nie powiedzą, ci ludzie, i później będziecie w szoku. Także jeżeli liczycie na romans, to jak najbardziej się można zabawić, ale z ostrożnością, żebyście później nie mieli kłopotów. Natomiast stałe związki. Niektóre związki, które są początkowe, mogą, że tak powiem, jeszcze pójść swoją drogę każdym, jakbyście do końca się nie dogadali. Ale jeżeli już jesteście stałym, długoletnim związkiem, to tutaj mowa jest taka, że jakby w Waszym życiu była do tej pory w związku jakaś taka monotonia. W ogóle w lipcu niekoniecznie miłosny rozkład jest dobry nawet na single czy na stałe związki. Tak jakby nadeszły jakieś ciemne chmury. Widzę jakieś dużo kłótni, zmartwień, kłopotów z różnego tutaj źródła, czyli może być między Wami lub coś się dziać w rodzinie niedobrego i to nawet tak na Was tak spadnie jak grom z jasnego nieba i będziecie musieli we dwoje się uporać z tym problemem. Może tutaj być jakaś choroba czyjaś z jednej strony. Po prostu i będziecie musieli sobie z tym poradzić, z tą nową rzeczywistością, ale Wy sobie z nią poradzicie bardzo dobrze, chociaż będziecie musieli zostawić stare schematy, a wejść coś nowego odkryć. Moi drodzy, natomiast praca, finanse, w lipcu musicie uważać też na... Tutaj jakby Wam pieniądze wylatywały. Jakby trzecie osoby Was krzywdziły w pracy, czy też tam, gdzie jesteście. Wy musicie się też z karty mowy odciąć od takiego schematu. Ale też będziecie zacząć płakać, ubolewać, że coś straciliście, a to do końca nie było złe.
Jakby część lwów w ogóle poszło w coś nowego. Nie wiem, taki etap, ten lipiec dla lwów jest ciężki moim zdaniem. Bo wy sobie poradzicie z jakimś tam problemem, tak? W pracy, finansach, ale będzie ciężko na tyle, że tak jakby niektórym możliwa jest strata pracy. Lub po prostu jakieś przykrości w pracy przez osoby trzecie. I to spowoduje jakąś sytuację u Was w pracy, która do czegoś doprowadzi. Także moje, wy no miejcie się na baczności w tym lipcu. Natomiast zdrówko, co Was czeka? Tutaj głównie będą takie dolegliwości, które często Wam się powtarzają w życiu, czyli nie wiem, chorujecie na alergię lub coś innego, co Wam się ciągle powtarza, to właśnie wróci w lipcu do Was ta jakby choroba, tak? Powtarzająca się, którą Wy wyciszacie, ale czasem trzeba na przykład wziąć jakieś leki, to ona się tutaj pojawi. Mogą być też różne spadki ciśnienia, możecie mieć migrenę, drogie lwy. Także tak jest dla Was rozkład. Niezbyt obiecujący, szczerze mówiąc, na lipiec. Nie wiem, dlaczego tak wychodzi. Musicie uważać na oszustów, wszelakie manipulacje w tym miesiącu, na partnerów, partnerki, które gdzieś tam poznacie, ale one są przelotnymi ludźmi. A w związku, no, może być jakiś problem, który będziecie musieli rozwiązać wspólnie, ale będzie naprawdę ciężki. Także, och, rozkład taki, że ojejku. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące będą dla Was bardziej sprzyjające. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, udanych wakacji.